Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z składania modelu. Będziemy składać Nissana, a raczej dokańczać Nissana C2. I zaczynam sobie od malowania siedzeń, a raczej od oklejania. Pomyślałem, że będę fajny, jeśli będę używał żółtej taśmy Tami, która jest jednak lepsza od taśmy takiej, której wcześniej używałem w poprzednim modelu. Trochę mi się śmiać z tego chce, bo okazuje się, że używanie profesjonalnych rzeczy do robienia tego wszystkiego jest jednak bardziej właściwe niż używanie taśmy za 3 zł do odcinania kolorów, tak jak się maluje ściany. No nieważne. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim widzom, którzy regularnie wbijają na tą serię i oglądają moje filmy, jak składam modele, może trochę nieudolnie, ale jest to szczególna widownia, chyba najbardziej pozytywna ze wszystkich serii, jakie robiłem na moim kanale, dlatego że zbiegli się tu ludzie, którzy nie hejtują mnie za to, że robię coś źle, w sensie nie mówią, że po co się za stół bierzesz, jak nie umiesz, nie rób tego, coś tam. Tylko każdy właśnie służy jakąś swoją tam pomocą. Okej, ktoś tam nawet może coś powiedzieć źle, albo też jest na takim etapie, gdzie się coś jeszcze czegoś uczy, ale zawsze ktoś tam te swoje 3 grosze wsadzi do tych filmów i ja czytając te komentarze mogę się bardzo dużo dowiedzieć, a nawet jeśli ktoś coś powie źle, to też to mogę zweryfikować i no, na tym polega nauka, że już samo prowadzenie tej serii sprawia, że się uczę, chociażby czytając wasze komentarze. Dlatego bardzo dziękuję tym osobom. No za co mogę podziękować? Za to, że mają kulturę po prostu, tak? Że nie obrzucają mnie od razu kupami za to, że coś źle zrobię, tylko starają się je zrozumieć. Myślę, że te osoby też dobrze rozumieją moje poczynania, które może nie są jakieś tam, wiecie, fantastyczne. Ale widzicie, że z odcinka na odcinek myślę, że idzie mi to coraz lepiej. Bardzo dziękuję o porady odnośnie tych kalkomanii. Dopiero w tym odcinku zobaczycie, że tymi kalkomaniami zacząłem umieć się posługiwać. W pierwszym odcinku unboxingu mówiłem, że no niestety, ale znowu będę musiał to wszystko odcinać i próbować to przykleić klejem do plastiku, za co też brawa dla mnie. Ale wbijając na te odcinki, jeśli pośmiejecie się ze mnie trochę, to też to będzie satysfakcja dla mnie, że chociaż poprawiłem wam humor. Tak czy inaczej, dzisiaj sobie na odcinku zrobimy fotele tylne. Będę je szykował, znaczy tak, odkryłem, że jeśli pomaluję te fotele tylne na taką połyskującą czarną farbę, kolor, no nie? To okazuje się, że one rzeczywiście wyglądają jak skórzane, z tym, że nie malowałem ich tak całkowicie na czarno. Dałem tylko jedną warstwę, żeby ten kolor spod spodu leciutko prześwitywał i dało to zajebisty efekt. Ale jak później się okaże, będę chciał jeszcze poakcentować na biało, to powiem jeszcze w przyszłym odcinku, co tam chcę porobić z tym. Może nawet w tym się uda wam to pokazać, ale będzie bardzo ciekawy odcineczek. Wiem, że już czekacie, aż pomaluję karoserię, ona cały czas gdzieś tam z tyłu się pojawia, ale spokojnie, muszę robić wszystko po kolei. Więc tak, najfajniejszym etapem na tym odcinku będzie to, jak właśnie próbowałem położyć pierwszą kalkomanię i mówię o tym z uśmiechem na twarzy, bo sobie ją ładnie odkleiłem. Fajnie się odkleiło, naprawdę nie trzeba tego wycinać, dla mnie to było zbawienie, ja nie wiedziałem, że to jest takie łatwe. No ale co, zacząłem to sobie robić moją pensetą, dotykam tamten, próbuję to włożyć do środka i co, i się kuźwa porwało! I gdybym nie miał drugiej kalkomanii do nałożenia, no to bym, kurczę, był w czarnej dupie. No ale była na szczęście, więc włożyłem tą drugą i się udało. No i później sobie akcentowałem już po kolei każde elementy. Wiecie co, najbardziej z tego wszystkiego, z tego całego malowania aerografem, no jest kłopotliwa wymiana farby, bo niekiedy też się, jak się użyje tego preparatu do czyszczenia aerografu, no to on wszystkiego nie wyczyści, tak? Trzeba przepuścić przez niego wodę i tak dalej, bawić się z tym. A więc no, kłopotliwe jest to czyszczenie i doszedłem do wniosku, że będę malował wszystkie elementy daną farbą naraz, czyli na przykład mam jakiś tam dyferencjał, jakąś kierownicę, drążek zmiany biegów, czy jakieś wszystkie takie elementy, które mają być w tym kolorze, maluję w tym kolorze i już, tak?
A żeby nie wymieniać coraz farb, że o, pomalowałem teraz to, wymienię farbę na białą, pomaluję jeden element i znowu wymienię na tą poprzednią, żeby pomalować drugi. Więc sobie zacząłem to planować, wszystko sobie podcinałem, popatrzyłem, jakie to mam mieć mniej więcej kolory, poszykowałem sobie te elementy, zresztą widzicie tutaj. Nawet się skaleczyłem w paluchy, także bardzo fajnie. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale no po prostu tak będę chodził trochę z tymi bandażami. No nieważne. No i sobie te wszystkie elementy poszykowałem i zacząłem je malować, każdy odpowiednim kolorem. Właściwie to wybrałem kolory według instrukcji, bo myślę, że one najbardziej będą pasować. Niektóre z tych elementów podwozia mają być na przykład pomalowane na czarny, błyszczący kolor, a niektóre z tych elementów mają być pomalowane na czarny, ale matowy, czyli płaski, czarny flat, tak? I też dużo mi pisaliście odnośnie tego, żebym rozróżniał te farby między sobą. X to są w przypadku palety Tamiyi, X to są błyszczące, XF, czyli X-flat, czyli flat, czyli płaski, to są farby matowe i jeszcze jakieś tam inne są te farby, także to sobie wszystko porozróżniałem. I teraz wiem, co jest do czego, też na instrukcji jest napisane, jakim kolorem się posługiwać, więc zacząłem sobie to wszystko malować jakby, no, wszystkie elementy danym kolorem naraz, tak? A później będę sobie tam odklejał, odgradzał jakieś pozostałe rzeczy, żeby pomalować to na inny kolor. Niemniej nie będę popełniał tego samego błędu, co w przypadku poprzedniej konstrukcji, że będę wszystko malował, akcentował po przyklejeniu, bo to jest jednak długa, długa zabawa, a myślę, że też dokładniej da się to zrobić, jeśli będziemy to robić przed przyklejeniem. Tutaj bawiłem się jeszcze kierownicą, chciałem ją sobie pomalować na inny kolor, to znaczy dodałem parę czerwonych elementów, myślę, że jeszcze coś tam dodam na niej, bo chciałbym, aby tak się wyróżniała spośród tego kokpitu. No i co, i pozostało mi tu jeszcze klejenie, a no i właśnie, jeśli chodzi o aerograf, on mi się kilka razy zapchał już i to się zdarzyło wtedy, kiedy zostawiłem go...
Nawet zalałem go takim rozpuszczalnikiem specjalnym do farb, to znaczy do czyszczenia aerografu ogólnie to jest preparat, ale on rozpuszcza te farby ogólnie mówiąc. No i on, wiecie, trochę tam wyparował, ale nie chciałem, żeby mi ta farba tam zastygła. Ale i tak zastygła, bo okazuje się, że ona w takich małych miejscach, niezależnie ile mi tam rozpuszczalnika wlejemy, to ona w takich ciasnych miejscach potrafi zastygnąć bardzo szybko. No i mi się parę razy zapchał i możecie właśnie zobaczyć teraz, jak będę malował te siedzenia, że tam troszeczkę jeszcze poprzedniej farby zostało i zrobiła się taka grudka biała. Więc tak, siedzenia będę chciał pomalować na kolor biały, a właściwie poakcentować się troszeczkę. Podgradzałem sobie znowu te elementy siedzeń tak, aby no, ten kolor biały nigdzie się nie poprzedostawał. I tak się poprzedostawał na boczne ścianki, nie malowałem dokładnie. No ale wiecie, człowiek uczy się na błędach. Później udało mi się tą białą farbę wytrzeć i w sumie wyszedł nawet ciekawy efekt z boku, ale to wam pokażę już później, jak ściągnę te ta taśmy odgradzające. Co do samych taśm odgradzających, to jak mówiłem, wcześniej używałem tych taśm żółtych, malarskich typowo, a nie modelarskich. Nie polecam się z tym bawić nawet. Nie używać żadnych rzeczy, które po prostu nie są do modelarstwa. Dlatego, że to jest zupełnie inna jazda. Jakie są te taśmy? Taśmy Tamiyi, które ja mam, one, jakby wam to powiedzieć, no po prostu się lepiej trzymają. Nawet jeśli się tam nie dotknie trochę, niby ten klej jest słabszy, to i tak one się trzymają, no po prostu bardzo dobrze. Nie trzeba tam nic doklejać, odklejać, tak? Raz się przyczepi i jest okej. Tutaj jeszcze taka jedna śmieszna sprawa. Nie chciałem wam tego mówić, bo nie chciałem wyjść na głupka, ale jakoś się tak zamyśliłem podczas sklejania tego modelu. Ja często tak, jak sobie coś tam robię, coś tam sobie maluję, coś tam sobie czyszczę aerograf, to sobie o czymś myślę i tak się jakoś zamyśliłem wtedy. I to było akurat w momencie, kiedy ścierałem wierzchnią warstwę, no, tego preparatu gruntującego, można powiedzieć. No to sobie ścierałem tak na mokro, papierem wodnym, aż wstyd się przyznać, ale przez jakieś 10 minut, czy 5 nawet, czy 10 minut ścierałem to odwrotną warstwą. Jakoś tak się zamyśliłem i nie tą warstwę użyłem, co trzeba. Także bardzo fajnie, no. Ale później już się zorientowałem i zacząłem to ścierać tak, jak powinno być. No i co? Ponieważ dostałem informację, że ten podkład był na bazie żywicy, te farby ogólnie są coś tam, jak one się nazywały, farby akrylowe, ale one się nazywają Vallejo, nie wiem, jak to się czyta. Tak czy inaczej, to są takie już gotowe farby i właśnie ten podkład był z tych farb, tylko że on był na bazie żywicy i trzeba było długo, długo czekać, aż to podeschnie. I ja czekałem, no w sumie chyba 3 albo 4 dni, aż mi to podeschnie. Nawet nie wiedziałem, czy na tym odcinku wam pokażę, jak będę nakładał wierzchnią warstwę tej już właściwej farby, ale jakoś się udało to zrobić. No i teraz tak, pościerałem sobie samochód, chciałem, żeby już wszystko było tak, jak trzeba pod tą wierzchnią farbę, pod tą już prawdziwą farbę, pierwszą warstwę. I tak ta wierzchnia warstwa będzie, nie wiem, czy właśnie będę ją ścierał, ale prawdopodobnie tak, bo w pewnym momencie miałem tam jeden problem, o którym zaraz powiem, ale pościerałem właśnie ten preparat gruntujący, czy podkład szary. No i udało się dzięki temu uzyskać taką fajną, nieco szorstką warstwę, do której, jak się okazało później, bardzo fajnie farba się trzymała, ta wierzchnia warstwa. Kupiłem sobie farbę specjalnie do tego modelu, pod ten kolor, ale postanowiłem, że zrobię inaczej niż instrukcji i pomaluję cały samochód na niebiesko. Tak jakoś mi się widzi ten samochód na niebiesko, wiecie? Nie chcę takiego nudnego, szpitalnego, zielonego. Co prawda ten zielony, który ja mam, to jest kolor matowy, ale ja mam taką wierzchnią warstwę też specjalnej farby nabłyszczającej, czy coś takiego. I to się nakłada i wtedy robi się taka błyszcząca, ładna powierzchnia. Ciekawe, jak ja sobie z tym poradzę. Tak czy inaczej, chcę nałożyć 3 warstwy tej farby i ostatnią warstwę tej farby będę ścierał albo polerował specjalną pastą polerską, tak jak używacie na przykład do samochodów.
Bardzo tutaj przydał się mi właśnie poradnik, który możecie znaleźć też na sklepie Acton. Tam jest opisane, jak malować samochód z zewnątrz, jak malować go wewnątrz i tak dalej. No możecie zobaczyć, jak nakładał się tutaj ten kolor. W sumie troszeczkę dużo mi poszło tej farby i miałem wrażenie, że nie wymieszałem jej zbyt dobrze. W sumie to nawet nie pamiętam, czy ją wstrząsnąłem przed dozowaniem do aerografu, ale w jednym momencie była jakby tak za bardzo rozpuszczona, rozcieńczona tym rozcieńczalnikiem i no nie chciała tak, nie wiem jak wam to powiedzieć. No zrobiła się taka wodnista, taka rozpuszczona. Po prostu zaczęła ściekać i musiałem ją jeszcze raz wymieszać, jeszcze raz dozować, wypryskać się całą z aerografu i właśnie popełniłem bardzo poważny błąd, bo użyłem wacika do wycierania twarzy. On jest właśnie do wycierania twarzy, ja go mam, jakby mi się coś tam gdzieś wylało, kupiłem takie w sklepie sobie, żeby jak mi się tam gdzieś farba wyleje, to bardzo dobrze wsiąka farbę, ale niestety nie nadaje się, żeby wycierać farbę z modelu, bo zostawia za sobą włoski. Więc tego na pewno nie używajcie do ścierania modelu, ale na przykład jeśli macie tam jakiś brudny element aerografu, tak, coś tam, gdzieś tam właśnie wam się farba wyleje, powiedzmy na karton, nie chcecie mieć tej farby tam, to bardzo fajnie wsiąka. I czy tam jakiś rozpuszczalnik, czy cokolwiek. No ale do ścierania modelu to zdecydowanie jakąś szmatkę, która, jak tam wam farba gdzieś wycieknie, no nie? To myślę, że zdecydowanie lepiej to robić czymś innym niż czymś, co zostawia po prostu włoski. I przez to właśnie będę musiał ścierać niektóre elementy, które pomalowałem tą farbą, wierzchnią, pierwszą warstwą. Niektóre elementy będę musiał po prostu zetrzeć. W to wlicza się na przykład dach, gdzie zostały takie śmieszne włoski. No ale jeśli chodzi o pierwszą warstwę, to została nałożona i w sumie samochód wygląda już ładnie, chociaż jeszcze się nie błyszczy tak, jakbym chciał. I teraz mam pytanie do osób doświadczonych, bo nie jestem pewny, jak zrobić ten tył, to znaczy chodzi mi o światła, o reflektory i o tylne lampy. Tutaj nie ma niestety odblasków specjalnych i zastanawiam się, czy ja nie powinienem tej karoserii w miejscach, gdzie to powinno być klejone, nie powinienem pomalować na jakiś biały albo szary kolor, czy po prostu te elementy przeźroczyste, które mają imitować lampy i wiecie, te takie elementy odblaskowe, które w rzeczywistości po prostu świecą. To nie jestem pewny, czy ja nie powinienem tego pomalować, tej karoserii, albo pomalować właśnie taką specjalną farbą, którą mam, do właśnie lamp. Czy powinienem to z tej strony, jakby spod spodu, tak, pomalować na czerwony kolor w przypadku lamp tych tylnych. Jeśli macie jakieś propozycje, jak z tego wyjść, jak to zrobić, to oczywiście piszcie w komentarzach, ale ja się doszkolę i sobie znajdę też odpowiedź na to. No nic, także mam pierwszą warstwę, mam już dużo elementów pomalowanych, jeszcze nie wszystkie elementy podwozia mam pomalowane na swoje właściwe kolory, bo jeszcze też myślę, na jakie kolory pomalować jakieś tam miejsca, żeby to miało ładny skład, żeby to ładnie wyglądało i żeby było widoczne, że rzeczywiście to tam jest, a nie, że pomaluję cały spód na błyszczący czarny i zajebiście. Nie. Teraz bym chciał, żeby to było wszystko ładnie poakcentowane i zrobić ten model na 110% moich możliwości. Także zapraszam na kolejne odcinki. Bardzo wam dziękuję, że tworzycie naprawdę bardzo fajną widownię. No za co tu dziękować? No za wychowanie chyba waszych rodziców, bo jesteście naprawdę bardzo fajną widownią. No i co, zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.